co bym kupił, gdybym nie kupił Case'a? Jaką markę? Odpowiedź może być tylko jedna. Najbardziej planowanym nabytkiem nowym, który być może będzie... Zenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. I dzisiaj będziemy siać mieszankę zbożową, jęczmień z pszenicą. Bez owsa taką sieję. A z przodu na ładowaczu, jak widzicie, siedzi Yeti i pan Izydor. Yeti w czarnej czapce, każdy poznaje, pali sobie papieroska. Czytałem część waszych pytań, więc może uda się z Yeti porozmawiać, a wam wyjaśnię, dlaczego Yeti, bo było pytanie, skąd się wzięło Yeti. Otóż Yeti dlatego, bo jak jest zima i jest mróz, powiedzmy 10 stopni już kilka razy, czasami potrafi gdzieś iść sobie ze sklepu i się zrzemnąć przez 4-5 godzin na mrozie, na śniegu. Kiedyś mu powiedziałem, że zamarznie, on powiedział, że nie zamarznie, bo on jest Yeti. Dzisiaj jest ogolony, ale gdy nie jest ogolony, to wygląda jak prawdziwe Yeti, czyli człowiek śniegu. Co Yeti robi? Yeti robi takie podstawowe rzeczy, wiadomo, przy których nie trzeba dużo myśleć, a bardziej działać fizycznie, tak? Tak to dobre chłopaczysko. Nie można powiedzieć, dzisiaj będziemy też zbierać kamienie. W przeciwieństwie pan Izydor nie pije nic, a Yeti pije za wszystkich. Siejemy 60-ką, zwykłym starym siewnikiem. Wyremontowanym, na ten moment nie jest mi potrzebny jakiś hydropak, zestaw na te powiedzmy 25 hektarów zboża. Znaczy nie wykluczam, że kiedyś kupię, bo pewnie kupię. Ale na ten moment odpowiem może na następne pytanie. Następny nabytek. Znaczy najbardziej planowanym nabytkiem nowym, który być może będzie, jest ładowarka. Myślę, że będzie to albo Case, albo Manitou. Jakimś dużym wysięgnikiem, żeby wysoko słomę stawiać. Obornika są duże ilości, także jeśli chodzi o nowy nabytek, to będzie to prawdopodobnie ładowarka. Kiedy? Jeszcze nie wiem. Także 60-ka daje spokojnie sobie radę. I siejemy 60-teczką, tak? Po co palić paliwa? Zresztą wiadomo, że wszystkich maszyn naraz też się nie kupi. Musimy podnieść wychę, żeby Yeti nam nie spadł. Powoli jedziemy. Kolejne pytanie, które może chciałbym wam odpowiedzieć. Pytaliście się, czemu nie widać, nikt nie jeździ, nie wiem, czy mam dzieci. Tak, mam dwie córki. Karolina ma 17 lat, Ewelina ma lat 10. Także Karolina nieraz jeździ, no ale no może kiedyś uda się nakręcić jakiś odcinek, gdzie tam będzie sobie ciągnikiem pomykać, chociaż dużo nie jeżdżą, bardziej w domu dziewczyny pracują, pomagają gdzieś tam może bardziej takie, o, mają szkołę na ten moment, niech się uczą, ja spokojnie daję sam sobie radę, tak? Kolejne z waszych pytań, co myślę o Władimircu T25? Ciągnik, który bardzo mało pali, ruski wynalazek, czemu nie? Wiele osób ma te traktory, jeżdżą, sprawują się dobrze, bo pryskiwacz uciągany kolega nawet użytkuje, także jak najbardziej na plus. Będę musiał sobie przypominać, albo te wasze pytania na kartce popisać też. Kolejne z pytań, które chciałbym wam powiedzieć, to jest jakie naprawy były robione przy tym case, którym nas jedziemy, JX90, tak? To znaczy tak, od początku, co się zepsuło, to tak, hamulce były robione, wyciekły, chyba cieknął jeden tłoczek, był wymieniany, i pompki hamulcowe, ma 4300 godzin niecałe. Sparciały węże od nagrzewnicy do góry, co idą od nagrzewania, węże były wymienione, przy 3800 godzin, chodzi non stop prawie w turze, jak wiecie zresztą, było wymienione całe kompletne sprzęgło. Poza tym, z tego co kojarzę, żadnych innych awarii nie miałem. Muszę sobie przypomnieć, ale
głównie to były tylko, nie wiem, czy tak egzemplarz trafiłem, czy po prostu regularnie wymieniam oleje, wszystko na oryginalne. Aha, nie, jeszcze uszczelniacz w lewym przednim kole, bo jeździłem po błocie dużym, piachu się dostały, zaczęło cieknąć w lewym kole. Także uszczelniacz był jeszcze wymieniany. Poza tym nie robiłem nic. Traktor chodzi, ma wymieniane wszystko regularnie, tak jak mówię, więc nie było sensu go myć, tak mówię, tylko zwracać uwagę, nie to, że brudny, zgadza się. Ale teraz już właśnie obeschło ładnie, pójdzie kreszer w robotę, tak, że na pewno będzie to wszystko inaczej wyglądało. Nakręcę wam też, jak będę mył traktory. Jest dużo pracy, to na razie po prostu no nie ma czasu tego też nawet teraz robić. Ważniejsze jest zasianie w terminie jakimś tam odpowiednim. Co jeszcze? Ile hektarów? Było pytanie, się powtarzało. Ile hektarów? Powiem tak, jest to niecałe 70 hektarów ziemi klasy od trzeciej A do full do siódmej, można powiedzieć, tak? Czyli do takich piasków, gdzie kukurydza jest siana, udaje się mieszka. Bydła na ten moment jest 70 sztuk, niecałe 50 krówek, resztę to jałówki. Ile kukurydzy sieje, padło pytanie, tak? W tym roku będzie niecałe 26 hektarów kukurydzy. No i jest 25 hektarów łąk do tego. Akurat teraz będziemy sypali do siewnika, pewnie za chwilę. Także co uda się nakręcić, to wam nakręcę. Yeti pozbiera kamienie, które gdzieś tam sobie leżą na polu. Pole było szykowane wcześniej, dwa dni temu. Także tak to na ten moment wygląda. Już mam sporo nawozów na kukurydzę porozsiewanych, o 14 hektarów uprawionych. To życie tam pozbieramy kamienie. Na części też tych pól, gdzie nie ma melioracji, niestety stoi woda. Na pewno to opóźnią się prace i tak szybko pewnych rzeczy zrobić się nie da. Dzisiaj już traktory widać w polach, ludzie robią, pracują. Także jeśli chodzi o drugiego case'a, też kupiony w 2011 roku, ten pracuje codziennie, z tej racji ma tyle godzin, tamten ma 2500, ponieważ tylko robi najcięższe roboty. Przy tamtym case'ie awarii było 0, jedynie popsuło się łożysko po 1000 coś godzin na wiskotycznym wentylatorze. Przyjechał serwis, rozebrał. Tam się trzymają takie łożysko, a tam jest takie dziwne, słuchajcie, 32 na 15 na 30 coś. No nie na jutro mogą mieć. Ile? 1000 zł. Ja mnie pogięło, łożysko 1000 zł. Podaj mi symbol. Podał symbol, zadzwoniłem do hurtowni łożysk w Płocku. Facet się zapytał, czy to łożysko do lanosa, czy do opla do koła. Ja mówię, nie, do kajsu na wentylator. Przyjeżdżaj pan, ile kosztuje? 55 zł. A tam chcieli 1000. Także lepiej dwa razy sprawdźcie, zanim coś zamówicie, bo kupię łożysko, to wiadomo, to jest to samo, tak? Tylko to łożysko, poza tym awarii nie było żadnej. Sytuacja kuriozalna troszeczkę. Tu się kurzy mocno, wszystko leci kurz, a tam dalej woda stoi, wjechać nie można. No każdy rok jest specyficzny i inny, zobaczcie jak to wygląda. Jak wygląda się, ładny, równy, więc no nie wykluczam, może pewnie będę chciał może kiedyś to zmienić. Póki co ojciec lubi se siać, to niech se sieje, ja nie muszę, mogę sobie posiedzieć. No i tak to wygląda, czyli naprawdę rurki plastikowe, no. Wszystkie graczki są nowe. No i mamy dzisiejszego dzionka ciąg dalszy. Jak wam mówiłem, zbieramy sobie kamienie na polu pod kukurydzę. Yeti napiera. Piwko gdzieś se tam skitrał chyba. No tragedia, jak mi bąka przypierdolił w kabinie, to myślałem, że szambo wyjebało normalnie centralnie.
ktoś z Was zapytał, co bym kupił, gdybym nie kupił Case'a, jaką markę? Odpowiedź może być tylko jedna, Fenta. Jednak Fent jest drogi, gdyby to nie był Fent, myślę, że w drugiej kolejności byłby to Ferguson. Na pewno bardzo dobrym traktorem jest John Deere, aczkolwiek po prostu mi się nie podoba, tak? Nie podoba mi się i tyle. Zawsze to jakieś, na pewno to znaczenie musi mieć. Jak kupowałem Case'a, dealerzy proponowali mi wtedy na prof tego dużego, kupowałem New Hollanda, bo będzie tańszy. A powiedziałem, że nie chcę New Hollanda, a zadali mi pytanie, chodziło akurat o ten model, nie podobał mi się wtedy w tej masce. Dlaczego nie chcę New Hollanda? Zadałem pytanie, zadali pytanie, ja mówię krótko na temat. Powiedziałem temu przedstawicielowi tak. Mówię, słuchaj, gdybyś miał brzydką kobietę, w sensie żonę, która ci się bardzo nie podoba, a musiał codziennie być z nią chodzić do łóżka, byłoby fajnie, bo ja codziennie tym pracuję. No i facet się uśmiechnął i przyznał mi rację. Po prostu mi się nie podobał, tak? Wolałem drożej zapłacić, żeby było coś innego i fajniejszego. Także, tak jak mówię, Fendt, myślę, Ferguson w drugim miejscu. Na trzecim byłby pewnie Deutsch Fahr. Na czwartym dopiero John Deere, tak? No z tego względu po prostu, że no jakoś jest taki tradycyjny traktor. Na pewno jest jakościowo bardzo dobry, ale po prostu myślę, no te nowe R-ki, jakieś tam nowych maskach, no już są fajniejsze, ale no po prostu nie w moim typie, tak? Więc stąd taki też mój właśnie wybór. Czy to wasze pytania chcę spisać chyba na kartce, bo znaczy one się bardzo dużo powtarzają, tak? Bo dużo osób zadaje te same pytania. Więc myślę, że na sporo już nawet udało mi się odpowiedzieć z pytań waszych. Aha, jak się poznałem z Kacprem, tak? No, Kacper jest ode mnie dużo, dużo młodszy, ale z Mikim zaczęło się tak, że chłopaki z Piotrek z Romaxu przyjechali pierwszy rok wtedy u nas ileś lat temu ciąć kukurydzę i oni przyjechali z kutem, zaczęli to nakręcać. Ja mówię sobie, czy można nakręcić? Ja mówię, nie ma problemu. A zresztą Piotrka ojciec to jest mój kolega, tak? Piotrka, wróć. Kacpra ojciec to jest mój kolega, więc po prostu mieszka też blisko, niedaleko mnie, więc mówię, nie ma problemu, nakręcajcie. I tak chłopaki pozwalali nakręcać, przyjeżdżali, nakręcali sobie filmy. No czas, taka jest mądre motto życiowe, że czas nie kuta, z ich miejscu nie stoi. Człowiek się starzeje, chłopaki też już są pełnoletni, pokończyli szkołę. Kontakt cały czas z nimi utrzymuje i tak właśnie Kacper nie zawsze ma czas, żeby nagrać. Kupił drugą kamerę, tą zostawił mi, mówi, jeżeli masz czas. No, to wyłącznie nagrywaj, pokazał mniej więcej jak. Myślę, że nie wychodzi to akurat co najgorzej. Jeżeli coś tam mądrego się uda przy okazji powiedzieć, też tam to chcę tego posłuchać i dla kogoś tam liczy się moje zdanie, to chyba dobrze. No. Zawsze jakaś frajda z tego jest, nie? Pytanie kolejne było, czy będziemy w poświętnym koło Płońska. Tak, właśnie wybieramy się na poświętne koło Płońska. Myślę, że to będzie w czerwcu, nie wiem, którego czerwca zawsze jest organizowane. Być może pojedziemy też do Zarzeczewa. Pewnie w Zarzeczewie będzie pewnie Kaziu. Kaskader pewnie będą też, bo oni mają tam blisko. Bo są dni pola jakby ich regionu. Więc myślę, że będzie można się spotkać przy jakimś fajnym piwku. Pominąłem Zetora. No, zmienił swój design.
jest to dość niezły ciągnik, tylko że kiedyś Zetor to był twardy, teraz ten Zetor nie jest taki twardy w sensie jakości, jak był dawniej, 7.2, jak były. Kto ma Zetora, kto miał Zetora 7.2, z tych pierwszych, a kto ma Fortere, to sam wam to na pewno powie, że to nie jest już to samo. Zresztą z tego samego silnika, który szedł w Zetorze 84, tam 8041, nie wiem jak to symbol jest, 80-konny, wyciągnęli, nie wiem, 140 koni albo więcej. Ten sam motor, no jest to chyba trochę wyżyłowane też, tak? Moje te dywagacje na temat Zetora nie są wyssane z palca, bo rozmawiam z kolegami, którzy mają Fortery. Zresztą mój brat cioteczny, ojca brata, syn ma, pozdrawiam cię Darku, Forterkę, no po 1000 godzin padło sprzęgło, tak? To można sobie wyobrazić. No ja jeżdżąc tylko i wyłącznie w turze prawie, na dnie tylko koszę trawę, tak? No to jeżdżąc tylko w turze wytrzymał prawie 4000. Przy czym, nie wiem, kto mu to sprzęgło robił, około 5000 zł kosztowała go naprawa sprzęgła, wymianą z wszystkim, z tego co mi mówił. Kompletnego. Tutaj sam zespół sprzęgła kosztuje niecałe 2000. No ale też robocizna. Myślę, że też to będzie jakieś tam łożysko, coś to się zamknie koło piątki pewnie też. Jakby tak wszystko policzył. Ale w turze wiadomo, że to sprzęgło dostaje masochistycznie razy więcej w tyłach. Yeti w gumowicach napiera. No, nie nasypie mu się piasku, ale się ciepło. 7 kwietnia. Zobaczymy, może jeszcze coś dzierżawy dojdzie w tym roku, bo tam się zastanawiają nad czym. Łapią te mniejsze kamienie też, bo mam gdzieś tam dziury przy podwórku, to akurat dlatego zbieramy też włóchę. Nie na żadną przyczepę, na nic, po prostu pojadę sobie prosto w tę dziurę, wrzucę, już mam uszykowane. Nie ma też ich tak dużo, żeby tu jakieś przyczepy angażować, wrzucać na przyczepę. Uważam, że tak jest wygodnie też dosyć. A znowu też nie ma ich takiej dużej ilości, żeby angażować się i kupować zbieraczkę kamieni jakąś tam, nie? Chociaż muszę wam powiedzieć, że może tu jakoś krótko, gdyby ją puścić, dałaby sobie radę, ale kolega ma zbieraczkę do kamieni, Konsgilde, mówi, że właśnie w przypadku, gdy zbierał po kukurydzy na ziarno, to wyciągała bardzo dużej ilości tej słomy po kukurydzianej i no nie szło to dobrze. Także z nowych zakupów to, co wam powiedziałem, no pierwsze, jeśli chodzi o ładowarka, na drugim miejscu wóz sensacyjny, znaczy w sumie beczka, tak? Bo nie mam swojej beczki i pożyczam. Kolega pożycza ode mnie coś innego, ja pożyczam to miejsce tej beczki, więc po tragedii nie mam, ale gdyby była, to by była. Odmiany w tym roku kukurydzy, jakie będą siane, to jest Valterinho w dużej ilości, w przeważającej ilości. Później będzie Agropolis. Jednej odmiany KWS-owskiej jakaś nowość, nie pamiętam. Będzie Madlen. Będzie Pionier P 8500. I tutaj, gdzie właśnie teraz znajdujemy się, będą poletka. Majsador będzie robił poletka, będzie 8 odmian, chyba z tego co się kojarzy, z tego co się orientuje, 8 odmian, po ileż tam siewników, tak, żeby mieć jakiś, tak wcześniej wam mówiłem, obraz danej odmiany. Zresztą dzięki firmie Majsador nasiona wszystko są darmowe, więc wiadomo, że też w jakiś sposób sobie na tym skorzystam, tak.
Muszę tutaj pochwalić. Dlaczego tyle odmian? No. Każdy rozsądny przedstawiciel handlowy, ktoś, kto zna na kukurydzie, wam powie, że trzeba siać minimum te 4 odmiany, 3 przy większym areale, bo jak się któraś nie sprawdzi, bo coś w danym roku, zawsze masz zabezpieczenie, że inna odmiana wypali. To jest raz. Druga sprawa, że tutaj ukłony dla firmy Pionier. Jakoś mało się ich odmian, bo mi się ostatnimi laty przestały sprawdzać. Do tego stopnia, że w zeszłym roku wszystkie kukurydze zasiane wytrzymały, a Pionier, nie pamiętam teraz, jaka była odmiana, na 10 ziaren zeszły 3. Więc firma Pionier przywiozła mi w ramach reklamacji na dany areał kukurydzy. No ale ja mówię, słuchajcie, no chwila, ale jeszcze przecież nawóz, podsiew, płaciłem sianie, mam swój siewnik, jest bez podsiewacza, więc płacę po prostu i najmuję. Bartek Myciało, którego też na pewno pamiętacie, niektórzy z was pamiętają z filmu. Po prostu uważam, że nie warto jest dla mnie kupić siewnika za 120 tysięcy, bądź coś ileś tam. Jak ja płacę za, powiedzmy, po 120 zł, czy tam ileś za hektar ziemi kukurydzy, to zapłacę 3 tysiące z hakiem na rok. Czy tam, niechby nawet 4 było tysiące. No to sobie przeliczcie, 10 lat siania to jest 40 tysięcy, paliwa nie ma, nic nie kosztuje, żadne części zamienne. 40 tysięcy, 10 lat. 20 lat, 80 tysięcy. 30 lat, 120 tysięcy, to po 30 latach to ten siewnik jest do wyrzucenia. Tyle. Więc no, zdroworozsądek, nie wszystko się opłaci. No. Jeżeli wzięty jest z probu, tak, owszem, rozumiem, jest to wtedy dużo taniej. Fajnie, no ale w nowy program na razie nie chcę się angażować z takim względu, że PROW 2713 był, uważam, rozsądny i atrakcyjny, a nowy PROW już nie jest tak. Już tak łatwo nie dają pieniędzy, powiem, tak? Więc po prostu są rzeczy, bez których można się obejść. Stąd też pytanie na przykład o kombajn. No nie wiem, no każdy z was rozsądnie powinien pomyśleć nad tym, że na ten moment, przez długi czas, skoro jestem w produkcji mleka, tych zbóż jest, powiedzmy, nie wiem, no niechby było 30 hektarów, a nie ma. Nie ma 30. To też ta sama kalkulacja obowiązuje, tak, że przeliczcie sobie 430 tysięcy, czy więcej teraz chyba, New Holland nawet. No to teraz ja sobie to zwykłym bizonem wymucę. Nawet jakieś, gdybym miał większe straty o ileś tam procent, jakieś awarie, to naprawdę, nie wiem, gdybym miał 100 hektarów zbóż, to pewnie bym się zastanowił i taki kombajn na pewno bym kupił, ale nie przy takim areale. Przynajmniej, no nie wiem, ale chyba, że mleko będzie płaciło po 3 zł, to tak, nie ma problemu. A tak, nie widzę żadnego sensu w tym po prostu, bo tu teraz tak naprawdę ten kombajn wszystkim nie jest potrzebny, a ludzie kupują tylko dlatego, że sąsiad ma. A żeby się pokazać. Bez sensu. Ktoś, kto ma trzodę chlewną, ma dużo muci. No i mamy telefonik, więc chwilowo się pożegnamy.